Witam wszystkich w słoneczny poniedziałek. Dzisiaj pierwsze wydanie. O 10 z klientem byłem umówiony na wydanie właśnie tego S60, także za chwilę Wam coś powiem o tym aucie. Taka klasyka tak naprawdę w mojej ofercie. 2-3 lata temu, no to te samochody się u mnie bardzo mocno przewijały. Czasy się zmieniły, takich samochodów jest coraz mniej, coraz ciężej te auta kupić. Dlatego warto Wam pokazać takie egzemplarze jak ten, że takie auta nadal można kupić, tylko niestety no one nie są już, wiecie, w takich cenach jak były, nie wiem, 2-3 lata temu. Czy znaczy w sumie są w podobnych cenach, troszeczkę są droższe. No i tutaj mamy do czynienia z S60 z ostatniego wypustu, 2008 rok. Model dostępny do 2009. Także niezwykle fajne auto, niezwykle niezawodne, porządne, stare, porządne Volvo z fajną linią, która mi się osobiście podoba i zawsze będzie mi się to auto podobało, a cenię ten samochód przede wszystkim za 5-cylindrowy silnik, no i za to, że jest to auto, które nie sprawia większych problemów. Że klasyka mojej oferty 2-3 lata temu, Volvo S60, ostatni wypust 2008 rok, model dostępny do 2009. Liftingi mieliście dwa razy, 2004 rok pierwszy facelifting i drugi 2006 połowa roku. Wtedy oto zmieniły się właśnie lusterka, mamy już z kierunkowskazami. To jest ostatni wypust i w 2007 roku pojawił się nowy zderzak z taką dokładką z przodu. Bardzo fajnie ten samochód odmłodniał, dużo lepiej się prezentuje. Wersja Momentum, czyli pośrednia, mamy ksenon, mamy czujniki parkowania i oryginalne felgi 16-calowe, które były właśnie zarezerwowane dla tej wersji. Ostatni wypust jeszcze charakteryzuje się tym, że mamy pomarańczowe przeszycia w środku, inną kierownicę, inne tarczki zegarów. W innym miejscu tabliczka znamionowa, no jest takich, wiecie, małych rzeczy, które tutaj właśnie się zmieniły. Mamy chromowaną listwę na tylnej klapie, napis jeszcze czasami był szeroki. Tutaj już mamy napis duży, ale jeszcze nie szeroki. Także właśnie takie auto udało się kupić na zamówienie mojego klienta. 2.4 benzyna, wersja 140-konna, 5-cylindrowa benzyna wolnossąca. Wychodziły jeszcze wersje 170-konne, silnik jest ten sam. Różni się tylko mapą, czyli jak komuś będzie przeszkadzała za niska moc, może sobie taką mapę wgrać w Wolcerze, nie wiem, w Radomiu. Są firmy, które to generalnie robią, kasują za to dosyć dużo pieniędzy, uważam, między 1000 chyba a 1500 zł. Robią to w dosłownie, nie wiem, 10-15 minut, więc jakby było to tańsze, to bym to ludziom polecał. Generalnie ja nie widzę jakiejś wielkiej różnicy między 140 a 170 koni. Nawet miałem kiedyś samochody w takiej wersji, jednym po drugim jeździłem. Naprawdę ta różnica jest bardzo mało odczuwalna. Ale jak ktoś chce mieć te 170 koni, no to tutaj nie ma co skreślać właśnie tych wersji 140-konnych. Bardzo fajny egzemplarz nam się trafił, w 100% bezwypadkowy, nigdzie nie lakierowany. Ma jakieś tam drobne zarysowania, wiadomo, to jest auto z 2008 roku. Rysowania, słuchajcie, wszystkie nam wysyłał sprzedawca tutaj na zderzaku. Z tyłu na zderzaku, z tej strony, zobaczcie, tutaj od załadunku gdzieś delikatnie porysowany zderzak. Jakby ktoś chciał, można to wszystko sobie oczywiście odnowić, polakierować. Pytanie, czy jest sens. I tutaj na zderzaku. Delikatne zmatowienia na lampach. Bardzo niski przebieg w ogóle samochód ma, 179 tysięcy km. Wszystkie szyby oryginalne, łącznie z szybą czołową. Newralgiczne punkty tego modelu Wam pokażę, czyli tutaj listwa. Utlenia się aluminium. Można to oczywiście zdjąć, tylko potem już nie będzie tak idealnie przylegać, także nie radzę. Poprawialiśmy fotel kierowcy. Też jest newralgiczny punkt, był rozpruty tutaj na szwie. No i cały ten element wstawiliśmy, bo tu też było popękane. No i newralgiczny punkt kolejny to są słupki. Tutaj słupki zostały obszyte na nowo. Były standardowo odklejone. Pokażę Wam jeszcze auto w bagażniku. Bo w bagażniku mamy bardzo fajne koła, 17-calowe. I to są felgi od poprzedniego, od modelu przedliftowego, ale od wersji T5, czyli takiej topowej wersji. Bardzo fajny wzór i bardzo ładnie na tych felgach właśnie z 60 wyglądają. Opony, tak jak widzicie, bardzo ładne. Zimówki też bardzo ładne z 2021 roku. Może nie jakieś premium opony, ale za to bieżnikowo, zobaczcie, no w stanie bardzo dobrym. Tarcze z tyłu bardzo ładne, z przodu również, żadnego rantu praktycznie. Także taki naprawdę fajny egzemplarz się trafił.
Tak wygląda z tyłu. To są właśnie te charakterystyczne pomarańczowe przeszycia zarezerwowane dla tej wersji ostatniego wypustu właśnie modelu S60. Chromowane klamki to też jest dodatkowy wyróżnik. No i ta kierownica. Kierownica, która wcześniej była tylko w wersji R-Design. Tu jest taka gruba, mięsista z perforacją właśnie od środka. Auto wyposażone w tempomat, wgrzane fotele, czujniki parkowania w ksenony. Auto ma wgrane polskie menu. To też dodatkowo zrobiliśmy dla klienta. Przebieg dokładnie widzicie 179 tysięcy km. Radio podstawowe i bardzo dobrze, bo te wyższe modele niestety się psują. Tempomat, czujnik deszczu. Generalnie tak się prezentuje. Zobaczcie, w jakim stanie jest gałka zmiany biegów. Też rezerwacja właśnie dla tej wersji ostatniego wypustu. No, przepięknie jest ten samochód utrzymany. W środku praktycznie w ogóle nie ma zniszczeń, jedynie przelotka jest do wymiany tutaj. Ale to jest standardowy problem. No i myślałem, że mam taką przelotkę, ale nie mam. Musi klient sobie zamówić przelotka pasa kierowcy. Dobra, idziemy pod maskę. Tak wygląda legendarny tak naprawdę już silnik 2.4 wolnosący, 5-cylindrowy, benzynowy. Silnik, który tak naprawdę nie ma żadnych praktycznie wad. Idealnie znosi instalację gazową. Jest to starego typu silnik dostępny chyba od 97 albo 6 roku. Albo jeszcze w 850 w sumie był protoplasta tego silnika 140-konny właśnie, 2.4. Który jest uwielbiany za to właśnie, że nie ma za bardzo co się w nim popsuć. Mamy jedno koło zmiennych faz na rozrządzie, nie tak jak 2,5 turbo, dwa koła. Tutaj mamy jedno, czyli nawet jak się popsuje kiedyś, to mamy tańszą, że tak powiem, wymianę. Odmę czasami trzeba też przeczyścić. Tutaj widzicie rurkę, którą idzie. Czasami trzeba wymienić w całości. No ale to są takie rzeczy eksploatacyjne, które po prostu wynikają z przebiegu samochodu. Tutaj przebieg jest dosyć nieduży, więc myślę, że tutaj klient naprawdę nie będzie miał za wiele rzeczy do zrobienia. Na pewno ma do zrobienia rozrząd i serwis olejowy, ale to już uzgadnialiśmy przy zakupie tego samochodu. Newralgiczny punkt, jeszcze tego modelu nie powiedziałem, to są tylne progi tutaj przy łączeniu z tą listwą. Ta listwa albo pracuje i powoduje, widzicie, ona pracuje i powoduje tutaj nam często korozję na tych progach. Sprawdzajcie, jak te auta oglądacie. No w tym samochodzie ani z jednej, ani z drugiej strony tej korozji nie ma. Jest bardzo fajnie zachowana dokumentacja serwisowa. Mamy dwa komplety kluczy, zobaczcie. Oczywiście nasza smyczka firmowa. I dokumentacja jest w formie segregatoru. Zobaczcie, wszystko dokładnie opisane, co kiedy robione, przeglądy techniczne. Tutaj w ogóle plik faktur. Oczywiście jest książka serwisowa, też Wam pokażę. Tutaj mamy w ogóle stos, zobaczcie, jakiś lakier zaprawkowy, z bezpieczniki. Wymienione jest w ogóle oświetlenie na LED-owe w tym aucie w środku. Mamy wymianę rozrządu, zobaczcie, przy 139, właśnie szukałem tej wlepki. Tutaj jest wymiana rozrządu, także i tak ten rozrząd trzeba wymienić, bo w 2017 był wymieniany. Nie jest założony oryginał, tylko Gates, czyli co 5 lat powinno się wymieniać ten rozrząd. Przed chwilą z klientem rozmawiałem właśnie, czy rozrząd był wymieniany, czy nie. Tutaj mamy wlepkę. Zobaczcie, jakie interwały olejowe, przez to, że mamy mały przebieg. 11, 22, 35, 45, 59, 65, 66, 77, 93, 108, 125, 139, 151, 155, 161, 107, no po prostu coś niesamowitego. Takie interwały olejowe to jest wzór. Od nowości samochód jeździ na 0W30, niestety na Castrolu. Mówię, że niestety, bo nie lubię tego oleju generalnie, nie jest to żaden olej premium, no ale Volvo taki olej zalecało, więc jeżeli ktoś, wiecie, szanuje swój samochód, no to jeździł na oleju, który zalecał producent. Teraz wyszło słoneczko i zobaczcie, jak wygląda ten kolor szary. Bardzo ładny. Kolejny newralgiczny punkt tego modelu, starych ogólnie modeli Volvo. Tutaj ten mechanizm trzymania tej klapki często się wyrabia. Też mamy na to patent w tym samochodzie. Nic nie musieliśmy tak naprawdę robić. Oprócz prac, czyli wgrania polskiego menu, które robimy po prostu gratis dla klienta w Wolcerze. Samochodem pojechałem i wgrałem. Oprócz prac tapicerskich, czyli dwa słupki i fotel, no to nic więcej przy tym aucie nie robiliśmy i nie wymaga, nie zgłasza żadnych błędów, szczujników parkowania z kąta skrętu, tak zwanego sasu, bo też często taśma w kierownicy się w tych samochodach już przeciera przy tym przebiegu, także tutaj naprawdę egzemplarz się trafił taki, który nie wymagał ode mnie jakichś dużych prac. Ile wyszedł taki samochód na gotowo? Podam Wam cenę w podsumowaniu, tak naprawdę ile ten samochód kosztował. Musicie tutaj doliczyć do tego akcyzę, że nasz kalkulator Wam dokładnie ten samochód wyliczy. Żeby kupić w takim stanie samochód, z tym przebiegiem, musicie szykować między 30 a nawet 45 tysięcy złotych. I to nie jest żadna pomyłka. Można kupić auta dużo taniej, ale z przebiegami, nie wiem, 400-500 tysięcy kilometrów, albo już totalnie takie, wiecie, dojechane, które no,
ile byście pieniędzy w nich nie włożyli, to nie będą w takim stanie jak ten samochód. Ten samochód wyszedł pomiędzy tam bodajże, między 30 a 35, jak dobrze pamiętam. Także on wyszedł naprawdę rozsądnie. Z tego, co braliśmy pod uwagę, bo braliśmy dużo droższe samochody pod uwagę, ten samochód się generalnie pojawił i bardzo szybko trzeba przy tych samochodach działać. To nie jest tak, że zastanawiamy się, myślimy, jak jest historia dobra, sprzedawca, że tak powiem, sprawdzony, jeszcze wysyła Wam zdjęcia właśnie takich uszkodzeń, to my taką decyzję de facto troszeczkę podejmujemy za klienta, że takie auto trzeba po prostu kupować, a później ewentualnie będziemy to auto sprawdzać. I tak to w Szwecji wygląda. Przy tym modelu, czy przy V70 Classic, to jest identyczna historia. Jeżeli chcemy kupić w miarę rozsądnej cenie, nie możemy się zastanawiać. Braliśmy pod uwagę samochód, który był dwukrotnie droższy, czyli kosztował 85 tysięcy koron, a ten chyba kosztował 55 tysięcy koron, ile się nie mylę. Więc nawet takie auta były brane pod uwagę, ale udało się. Naprawdę udało się kupić bardzo fajny egzemplarz i tutaj... Fajnie, że takie auto po prostu da radę jeszcze kupić. Tyle, że no nie za okazyjne ceny. Także tutaj, jeżeli ktoś tam szuka za 20 tysięcy, to nawet nie jesteśmy w stanie tego auta za tyle kupić. A co dopiero opłaty, transport i ewentualnie właśnie jakieś poprawki. Tak, tutaj pomimo, że auto w idealnym stanie, to widzicie. Poprawki tapicerskie trzeba było zrobić i dzięki temu ten samochód teraz wygląda tak, jak wygląda. Nie będziemy jechać na stację diagnostyczną, bo chyba nie mam nawet nagrania. Zaraz auto będzie wyjeżdżało z mojego placu. Także taka pierwsza prezentacja. Co dzisiaj jeszcze mamy do wydania? Mamy do wydania V60 Cross Country z 2023 roku. Też dzisiaj klient przyjeżdża, także muszę jechać go umyć. Także fajna pogoda, fryzura troszeczkę rozwie, widzę, nieułożona. Co, pierwsze wydanie dzisiaj klasyka, czyli generalnie tak, to jest też wersja Classic, czyli S60 Classic, wersja Momentum, słuchajcie, wyposażeniowa, dzisiaj wyjeżdża z niskim przebiegiem, niecałe 180 tysięcy na 2008 rok, z takimi interwałami olejowymi, to jest coś niesamowitego, że takie auto udało się po prostu kupić. Później będziemy wydawać, znaczy na sam koniec, bo dzisiaj chyba o 19 klient ma być po V60, tą 2023 Cross Country. Pojadę ją umyć, przygotować do wydania, no i jadę umyć też lawetę, podpiąć przyczepę, załadować przyczepę na siebie, bo jutro planuję wyjazd, tylko że jutro mają być protesty, także zobaczymy w ogóle, czy się uda jutro wyjechać z Nieporętu, bo ma być zablokowany całkowicie Nieporęt, także pewnie Was o tym powiadomię, czy się udało, czy nie, a za chwilkę zobaczycie, jak ten samochód opuszcza nasz plac, bo jest przekozacki.